Ta bramka i zaliczka przed wyjazdem jest niezwykle istotna, abstrahując już nawet od samej podróży, która rzeczywiście potrwa bardzo długo. Teraz możliwa kontra, bardzo dobre podanie do Bartosza Ślusarskiego. Pędzi już prawym skrzydłem Gergo Lovrencic. Powinien zagrać teraz do środka. Wdał się w dribbling. Ale będzie okazja! Jest! Rafał Murawski! 1-0, Rafał Murawski. Mówiliśmy o tym, że ten piłkarz może odmienić grę Lecha Poznań. Krytykowałeś Gergo Lovrencicia, że tam się zaplątał. Owszem, zaplątał się, ale doskonale wiedział, gdzie jest kolega z drużyny. Wiedział, gdzie podać, a Rafał Murawski takich sytuacji nie marnuje. Dla niego to przecież tylko sparing. Rafałowi Murawskiemu wystarczyło zaledwie kilka minut do tego, żeby strzelić bramkę po asyście Gergo Lovrencicia. Myślę, że w tej chwili już to spotkanie zaczyna nabierać nieco innego kształtu, bo Lech strzelił bramkę. Może czuć się teraz pewniej. Przypomnijmy też o tym, że przecież to Żetysu Tałdykorgan jest w trakcie sezonu. Lechici dopiero się rozkręcają. A po wejściu Rafała Murawskiego widać to bardzo dobrze. Gergo Lovrencic, to nazwisko, o którym powinniśmy najgłośniej mówić, proszę Państwa, po tej akcji, bo mówiliśmy dużo o tym, że bardzo szybko wdarł się do pierwszej jedenastki Lecha Poznań, że to perspektywiczny zawodnik, szybki, dobry technicznie, że wie, jak się zachować, będąc przy piłce. I tutaj to pokazał, fakt, nie zorientował się w dobrym momencie, żeby